Witajcie! Dziś mam dla Was przepis na szybką, bezglutynową kutię, która dodatkowo zachowuje wszystkie właściwości maku, ponieważ nie będziemy go gotować, a jedynie moczyć. Potrzebujemy 5 łyżek maku, który zalewamy wodą na 24 godziny. Do tego ulubione bakalie, na przykład migdały, orzechy włoskie, Suszone śliwki oraz żurawiny albo rodzynki. Ja używam żurawiny, ponieważ nie wszyscy u mnie tolerują rodzynki. Bakalie również zalewamy wodą. Kolejnym składnikiem są nasiona chia, które będziemy moczyć w mleku roślinnym. Ja użyłam domowego kokosowego. Do tego miód oraz skórka z pomarańczy, a także pół laski wanilii. Teraz czas odłożyć wszystkie składniki do lodówki na około 24 godziny. Mak musi zmięknąć, a także neutralizujemy kwas fitynowy. Najwyższa pora z powrotem zająć się naszą kutią. Odsączony mak możemy zmielić w maszynce, ale szybszą opcją będzie po prostu zblendowanie go. Bakalie również odsączamy z nadmiaru wody i dokładnie drobno kroimy. Dorzucamy je do maku i następnie dodajemy także nasiona chia. Skórkę z wyparzonej wcześniej pomarańczy ścieramy drobno na tarce, tak żeby otrzymać mniej więcej jedną łyżkę. Dodajemy miód do smaku oraz pół laski wanilii. Żeby wydobyć z wanili ziarenka, wystarczy przekroić laskę wanilii na pół i nożem je wydłubać. Ziarenka dodajemy do reszty składników i dokładnie mieszamy. Kutia w zasadzie jest już gotowa. Taka ilość wystarczy mniej więcej na 4 porcje. Możecie ją spokojnie przygotować dzień przed Wigilią i włożyć do lodówki. Pamiętajcie, że jak już pojawi się na stole, na pewno szybko zniknie.